Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w imieniu redakcji Total War RG zamierzam przedstawić garść nowości z gry Total War Saga Troja, w tym kilkuminutowym materiale, który udostępnił nam wydawca gier Cenega. Zacznijmy od tego, że gra oferuje nam możliwość poprowadzenia kampanii legendarnymi postaciami z mitologii greckiej, takim jak Achilles, Agamemnon, Odyseusz czy Menelaos. A każdą z nich wyróżnia oryginalny sposób rozgrywki oraz dostęp do unikalnych jednostek, takich jak chociażby Cyklop oraz Minotaur. Omówmy teraz unikalne możliwości rozgrywki Menelaosem. Zacznijmy od systemu dyplomacji, który został rozszerzony o możliwość zaciągnięcia jednostek od sojusznika w przypadku wojny. Na początku oczywiście mamy dostęp tylko do słabszych jednostek, lecz z biegiem czasu, gdy nasz sprzymierzeniec odblokuje wojowników wyższego tieru, to także my będziemy mogli z nich skorzystać. W przypadku, gdy chcemy osiedlić osadę, mamy możliwość skorzystania z tzw. spartańskich kolonii, dzięki którym możemy ulokować się w osadzie, która znajduje się w zasięgu naszego wzroku. A propos surowców, to warto wspomnieć, że osady są podzielone na takie, które generują pożywienie, drewno, kamienie, brąz oraz złoto. Co oznacza, że teraz same pieniądze nie wystarczą na utrzymanie dobrobytu naszej frakcji. I jak już mowa o dobrobycie, to można się go dorobić także w mniej uczciwy sposób. A mowa oczywiście o agentach, którzy zostali podzieleni na cztery typy, czyli kolejno posłańca, szpiega, kapłankę oraz epic agenta, czyli coś na wzór superbohatera. Każdy z nich ma oczywiście własne możliwości, ale zdecydowanie najbardziej interesujący jest wymieniony wcześniej superbohater, gdyż może zostać najęty w formie różnych mitologicznych stworzeń, takich jak Gorgona, Satyr czy Jasnowidz, z czego każda z tych postaci posiada unikalne atuty i umiejętności. Jeśli chodzi o mapę kampanii, to warto wspomnieć, że została zrobiona w taki sposób, iż możemy wyświetlić, czy dana frakcja jest naszym sojusznikiem, sojusznikiem naszego sojusznika, naszym wrogiem, czy też sojusznikiem naszego wroga. A jak już jesteśmy w temacie mapy kampanii, to warto wspomnieć, iż dzieli się ona na noc i dzień. Skoro akcja rozgrywki wywodzi się z mitologii greckiej, to nie mogło zabraknąć też legendarnych bogów, takich jak Zeus, Posejdon, Atena i wielu innych. Będziemy mieli wybór, którego z nich chcemy czcić i zależnie od naszej decyzji zyskamy określone korzyści. Przejdźmy już do mapy bitewnej, bowiem w niej także jest garść nowości. Istotnym elementem stały się proporcje jednostek, czyli to, czy jest ona lekka czy ciężka, ma teraz o wiele większe znaczenie. Te lekkie będą miały możliwość ukrywania się w wysokich zaroślach oraz będą znacznie lepiej spisywać się do flankowania, zaś ciężkie nie skorzystają z przywileju łatwego wtapienia się w tło, ale będą znacznie lepsze w otwartym boju. Kolejną pozytywną zmianą jest możliwość przemieszczania jednostek z taktycznego punktu widzenia. To będzie już na tyle z nowości, które mogliśmy zobaczyć w tym materiale. Ja tylko przypomnę, że gra będzie za darmo do nabycia przez pierwsze 24 godziny 13 sierpnia na Epic Games Store.